Dzień dobry, Karolina Głogowska, Porządki Miłości. Przez 45 minut opowiem o regułach, które rozpoznał, nazwał i zapisał Bert Hellinger w swoich rozważaniach o porządkach miłości. Opowiem o fenomenie ustawień systemowych, o korzyściach zeznania reguł oraz uwikłaniach wynikających z braku świadomości. Wyjaśnię, dlaczego warto doświadczyć, a nie jedynie pomyśleć o regułach. Serduszka widzę, nie widzę komentarzy. Czy mnie słychać? Jeszcze chwilkę czekam. Jest 26. Widać i słychać idealnie. Dziękuję, Alu. Witaj, Małgosiu. Już działa, tak. To jest drugie wejście. Za pierwszym razem mikrofon się nie załączył. Teraz już działa. Jako, że mam precyzyjny plan na dzisiaj, to długo nie będę czekać, tylko przejdę do treści, którą chcę przedłożyć, a potem jak starczy czasu odpowiem na pytania. Jeszcze są w planie dwa live'y, patrzcie proszę na mój fanpage Ustawienia Ciała i Duszy, bo będzie kontynuacja tematu. Witaj Edytko, Ewuniu, Jolu, Teresko, Agnieszko, Moniko, Aniu, druga Aniu, no już tu widzę dużo osób, Małgosiu. Zacznę cytatem, który być może już zobaczyłyście na moim fanpage'u. Głównie pewnie kobiety się interesują, może też są mężczyźni. Jeżeli jakiś jest, to niech się przywita z chęcią, poczuje energię męską świadomie. Zacznę cytatem Berta Hellingera, który wyjaśnia, bo ktoś pięknie, już nie pamiętam kto, ale napisał, jak jest miłość, to wszystko jest dobrze. Po co tu coś robić? To jest porządek. To genialne, genialne, słusznie. I to mnie skłoniło do znalezienia tego fragmentu, który mnie zainspirował do tego, że to jest fundament wiedzy, który należy pojąć sobą, wcielić. Bert Hellinger. Wiele problemów powstaje, ponieważ człowiek sądzi, że mógłby za pomocą przemyśleń, wysiłku lub miłości przezwyciężyć porządek. Jednak porządek jest nam dany i nie da się go zastąpić miłością. To iluzja. Trzeba wrócić do porządku, do prawdy. Miłość jest częścią porządku. Porządek wyprzedza miłość, a miłość może rozwijać się tylko w ramach porządku. Porządek jest dany. Jeśli odwrócę te stosunki i za pomocą miłości zechcę zmienić porządek, poniosę porażkę. To niemożliwe. Miłość poddaje się porządkowi i wtedy może rosnąć. Miłość poddaje się porządkowi i może rosnąć. Tak jak nasienie, które rozwija się i rośnie, jeśli tylko podda się glebie. I co? Już mi się mówić odechciała? O, wszystko w tym jest zawarte. Bo jest mnóstwo technik i praktyk. All you need is love. A to nieprawda. To nieprawda. Miłość jest częścią całości, ale nie jest całością. Jest nieskończona. I wiemy z matematyki, że nieskończoność, dodać nieskończoność, równa się nieskończoność. I chociaż ta bezwarunkowa miłość, taka archetypowa, płynąca od matki do dziecka,
wydaje się nieskończona, a i tak z każdym kolejnym dniem, kiedy wszystko przepływa harmonijnie, jest większa. I to jest ten fenomen, który obserwujemy, że coś, co jest nieskończone, rośnie. Być może nie wszyscy, nie wszystkie mieli okazję doświadczyć tego, że dziecko, które przy idealnym porodzie powoduje miłość matki taką, jakiej ona nigdy wcześniej nie czuła, jest niewiarygodne. Kolejnego dnia kocha bardziej i bardziej. Mówię o wzorcowym porodzie. Coś nieskończonego rośnie. I to nieskończone nie jest wszystkim. Bo wyobraź sobie tą matkę, która tak kocha bezgranicznie w nieporządku. Przez jakiś czas może udawać, że nie widzi, że nie jest jej niewygodnie, ale w którymś momencie wybuchnie. Tak. Miłość wymaga porządku. Tak jak budzimy się rano i pierwsze co? Skarpetki. Znowu zostawił je w kącie. Chcę wstać z łóżka i potykam się o jego rozwalone kapcie. I tak dalej, i tak dalej. I tu miłość rośnie? Nie, tu rosną nieporozumienia. Jak jest porządek? To już te drobiazgi nie zepsuły mi nastroju od rana. Oczywiście, że to jest bzdura, ale tych bzdur, nieporządku ku wieczorowi robi się tyle, że ostatnie, co wieczorem chcę, to patrzeć na tego, że go nie nazwę. Więc w banalnych sytuacjach dnia codziennego, prozaicznych, nieporządek niszczy miłość. A co dopiero patrząc z wyższego poziomu? Tu bym jeszcze chciała się odnieść do fraktalności, która została rozpoznana w naukach ścisłych, w matematyce, fizyce i innych. Fraktalność polega na tym, że jeżeli w trójkąt wpiszę trójkąt, to one są coraz mniejsze, ale takie same. I to się powiela, ten sam wzór w coraz mniejszym. Obserwujemy pewne reguły, które występują w społeczeństwie na poziomie mikrokomórki. Ale jednocześnie to samo, co jest systemem społecznym, jakieś reguły, transporty, zależności, obserwujemy w obszarze makro, jak działa planeta, jak działa wszechświat. No i człowiek tak rozpoznawał. Najpierw przez obserwację widział wszystko, a potem wyłuszczał esencję, właściwy wzór. I ten wzór dla kogoś, kto się nie zna, nic nie mówi. A dla kogoś, kto rozumie symbol, jest wszystkim. Dlatego opowiem o porządkach miłości, bo tam jest symbol, jedno słowo, które dla tych, co już to poznają sobą, jest wszystkim. Tak jak dla matematyka, tak jak dla fizyka. I każdego, kto zna język branżowy, jedno trudne słowo jest streszczeniem książki. I tych reguł porządków miłości nie ma dużo. Tylko każdą jakby omawiać, to można napisać książkę. Dlatego Bert Hellinger, warto czytać jego dzieła, był bardzo płodnym pisarzem, poetą, twórcą. Więc fraktal, od którego wyszłam, oznacza to, co mi się dzieje, jest tym najmniejszym trójkątem, czy małym trójkątem, wynikającym z tego, co się dzieje w systemie, czyli w rodzinie. Więc jeżeli coś mi się dzieje, to w momencie, w którym pozbędę się tak zwanych rodowych problemów, pamięci komórkowej, nie na zasadzie wykluczenia, a na zasadzie przyjęcia do serca, ale tak naprawdę rozpoznania ciałem, i umysłem, że to naprawdę już nie jest moja sprawa, że teraz się skupiam tylko tu i teraz na tym, żeby powiedzieć: kochanie, wiesz, jak te skarpetki wylądowały wczoraj w koszu na śmieci i ja się rano obudziłam,
w koszu na brudy. Nie, no po prostu to było. Ja jestem całkiem inna, jak ich tu nie ma. Po prostu zrobiłeś to raz, rób mi tak. Ja uwielbiam, jak mi tak robisz. Nie? To wtedy zajmuję się tu i teraz tym problemem, a nie chodzę w traumie. Znowu mi to zrobił, bo muszę być ofiarą tego drania, co rozrzuca skarpety, z którym się nie porozumiałam, tylko spotkałam na poziomie oskarżeń. To jest ważne, żeby rozpoznać, czy ja reaguję tylko z poziomu tego problemu, bo w istocie skarpetki nie są wielkim problemem, tak? Można powiedzieć i to w sposób inspirujący. A żeby był porządek, pod warunkiem, że to, co wybrzmiewa i przemawia przeze mnie, jest tylko związane ze skarpetkami. Jak za tymi skarpetkami jest cały system trudów, emocji, z którymi nie poradziła sobie mama w relacji z tatą, babcia w relacji z dziadkiem i ktoś tam jeszcze z kimś tam jeszcze, to ja nie tylko swoje wyżywam, ale jeszcze te różne utożsamienia, kopiuj, wklej, wzorce. Więc już wiemy, że po to są te porządki miłości, żeby w miłości ja i mój mężczyzna było tylko nas dwoje, a najlepiej trójkąt w rozumieniu ja, ty i w duchu jedno jesteśmy, czyli ten z Bogiem, z siłą wyższą, z opatrznością, z tego wyższego poziomu. Jesteśmy już kimś więcej niż tylko ciałami zderzającymi się przypadkowo ze sobą, tylko już świadomości, które w duchu tworzą, w duchu, w rozumieniu, w wyższej inspiracji. W stadzie to jest tak, zdrowym u zwierząt, że samiec, nie wiem, czy kamera odwraca, to jest moja lewa. Dobrze, bo chciałam odwrotnie. Samiec i samica są zawsze tego samego zdania. Nigdy się nie kłócą o to, czy lwiątka posłać do tej szkoły, czy w ogóle ich nie uczyć, czy zrobić nauczanie domowe. Instynkt prowadzi, czyli można powiedzieć, w polu informacji jest skrypt i idą skryptem jednomyślnie, jeśli można mówić o myśli. W stadzie ludzkim tego nie ma. Z powodu traumy. I właśnie to jest kolejna interesująca rzecz w ustawieniach systemowych, że dzisiaj coraz bardziej widzimy, że one w ogóle nie mają charakteru duchowego, chociaż w pewnym sensie mają, bo mówię z wyższego poziomu, z poziomu ducha, ale mają swój zapis w postaci pola informacji, tak jak pole informacji w komputerze. Tak jak pole informacji w stadzie zwierząt sprawia, że każde bez wykładu na lekcji historii wie, w którą stronę ma zabrać te lwiątka, które ma je wyprowadzić, które pójdzie do walki, a które będzie się chowało i wylizywało rany. Nie? W stadzie jest to pole informacji stabilne, informacja jest przekazywana, jaki algorytm występuje. Ale i u zwierząt zaobserwowano, że trauma. Czyli zdarzenie straszne. Jeśli zwierzę nie uwolni natychmiast w postaci drgawek, o tym między innymi stanowi Peter Levine i opowiada w metodzie Obudźcie tygrysa, leczenie traumy. Tutaj pokazuję do kamery. Jeżeli zwierzę naturalnie w drgawkach uwolni traumę, to potem zapis jest tylko w postaci informacji. Jak postępować, co działa, co nie działa. Jednak u słoni, które mają potężny mózg, największy wśród ssaków i wielką pamięć, ta trauma nieuwolniona, na przykład osierocone słoniątka, które widziały śmierć swoich rodziców, zachowywały się jak zbuntowana młodzież, miały skłonności autodestrukcyjne, czyli tak jakby chciały zrobić sobie krzywdę, zadawały sobie rany i były agresywne. Mało tego, obserwowano w ich zachowaniach, jakby odtwarzały ten moment, który zranił ich psychikę, jeśli można mówić o psychice u zwierząt.
Więc to, co pokazują ustawienia systemowe, czyli zwierzę, które nie umie mówić, odtwarza swoim ruchem ciała i skłonnościami w czasie to, co je straumatyzowało. I to samo obserwujemy u ludzi, tylko ludzie umieją mówić, więc omawiamy u psychoterapeuty, jako wzorce w psychologii, to, co się dzieje w systemie, ale to jest tylko system myślowy. Nie wystarcza, żeby pożegnać traumę, chociaż też wystarcza. To wymaga dużo więcej czasu. Jeżeli w traumę wejdzie się ciałem i się ją wytrząśnie, to jest szybciej, ale jeszcze trzeba dotknąć traumy, a trauma chroni nas przed nią samą, czyli ją zapominamy często. Łatwo pracować z traumą, którą się pamięta, trudno z tą, o której się nie ma świadomie pojęcia. Ale gdy nas coś uruchamia, triggeruje, to znaczy, że pod tym jest trauma, której nie pamiętamy. To może być coś małego, ale może być coś ogromnego. Zanim przejdę do porządków miłości, tłumaczę. Ciałem pokazujemy jako zwierzęta, zwłaszcza jako dzieci, gdy jeszcze nie umiemy mówić, że zdarzyła się trauma. Psychologowie od ponad 100 lat obserwowali to na dzieciach, że odtwarzają sceny traumy z okresu, którego nie mają prawa pamiętać. I gdy im to mentalizowano, czyli opowiadano, dzieci wracały do normatywnych zachowań. Ustawienia systemowe są mentalizowaniem traumy, w której rozpoznawaniu mistrzem jest ustawiacz. Jak idziesz do mechanika samochodowego, to on jakby siódmy zmysł, szósty, piętnasty, on wie, o co chodzi. Jakiś drobiazg sprawia, że on wie, gdzie od razu szukać, bo ma takie doświadczenie. Ma wgląd w samochód. Ustawiacz ma wgląd w traumę. Być może jest tu aspekt metafizyczny, ja jestem wręcz tego pewna, ale uważam, że on jest fizjologiczny. Płaty przedczołowe, skroniowe, odpowiedzialne za odczucia metafizyczne są zbadane i występują w mózgach ludzkich. U osób, które praktykują, szczególnie są rozwinięte, więc metoda ustawień systemowych jest naturalna. Słowo fenomen oznacza zjawisko, oznacza, przeczytam za Googlem, słowo fenomen oznacza dosłownie uciekło mi słówko. To, co się jawi, o to słowo mi chodziło, tak? To, co się jawi. Fenomen oznacza to, co jest, to, co się jawi, czyli że zjawisko, obserwujemy zjawisko. Czyli sama metodologia, bez względu na to, jakie się robi wokół niej zamieszanie, to jest tylko kwestia niedługiego czasu, kiedy przestanie w ogóle budzić zainteresowanie i emocje. Jest po prostu naturalnym ruchem ludzi, którzy się zbierają w grupie. I ludzie robili to od zawsze. No więc jakim sposobem ludzie, którzy nic nie mówią, spotykając się, pozwolili Hellingerowi zrozumieć reguły? Ja myślę, że wszystkie religie świata o tym mówiły. A że on był księdzem, to znał te reguły i przepisał je na poziom psychologiczny. Reguły są właściwie 4 i nie są skomplikowane. Czasami skomplikowanym jest rozpoznać sobą i w swoim życiu, gdzie jest odstępstwo od tego. Są to zasady przynależności, więzi, hierarchii i wyrównania. I często osoby, które chciałyby wszystko naprawić miłością, nie chcą dopuścić myślenia o hierarchii. I tam już jest osąd, że w hierarchii chodzi o lepszych i gorszych, bo tak nas nauczono w systemach państwowych, poddany mojego poddanego jest moim poddanym i tak dalej. Tu nie o taką hierarchię chodzi.
Tu chodzi o hierarchię w systemie, w rodzinie, ale o tym powiem później, bo najważniejsza jest kwestia przynależności, bo wszyscy mają prawo przynależeć. I uwikłania, czyli problemy, które sprawiają, nie chcę powiedzieć, że to jest problem, który sprawia, że rozrzucam skarpetki, bo to jest z innego poziomu, to był tylko banał, ale wielkie sprawy, czyli zobaczenie tych w naszym systemie, którzy nie byli widziani, bo zostali zamordowani, wykluczeni, zmarli w nieokreślonych warunkach. Czasami kobieta umiera całe życie czekając na mężczyznę, który nie wrócił, bo może wróci. Takie czekanie na kogoś. I potem kolejne pokolenia czekają. Reguła przynależności oznacza, i to jest niewygodne dla wielu osób spoza tego świata systemowego, ustawień systemowych, że wszyscy mają prawo przynależeć. Przynależą do nas, jako nasi przodkowie, ci, co już nie żyją, ci, co są owiani tajemnicą, ci, którzy dokonali zbrodni również, ale i ofiary naszych przodków. Do naszego systemu należą nasi kaci i nasze ofiary. Co to znaczy przynależą do systemu? To znaczy mają na to wpływ. A że my jesteśmy częścią systemu, to wpływają na nas. Być może nazwa prawo przynależności, jak się mocno utożsamiamy z ofiarami i pokazujemy sprawca, ten mi to zrobił, tamten, tamten, budzi opór. Ale jak popatrzymy na to z poziomu, że oni mają na nas wpływ, to nabiera to sensu. Sprawcy i ofiary mają wpływ. Tak? Jak długo czujesz się sprawcą lub ofiarą, osoby te wpływają na ciebie. Część osób z twojego życia tu i teraz ma na ciebie wpływ, chociaż unikasz ich, bo coś ci zrobili, albo ty im coś zrobiłeś, zrobiłaś. Ale takie dynamiki, na ogół, że ty się tak wikłasz, patrzą na to, że w przeszłości było coś większego i chce być przekazane tobie jako pamięć komórkowa, jako coś, co ktoś przeżył i trzeba to uszanować. A jeśli nie uszanować, bo też może nie być gotowości psychoemocjonalnej, dojrzałości, to zobaczone. Słowo dojrzałość, a ja mówię, że może brakować dojrzałości, oznacza dojrzeć, okiem dostrzec. Coś, co jest widziane, zaczyna się oswajać. I wtedy może być przyjęte. Przyjęte przynależy i wtedy już nie musi na nas wpływać. Nie powoduje napięcia. Więc to jest pierwsza reguła przynależności. Wszystkie ważne osoby połączone poprzez życie, śmierć, ogromny wpływ na rodzinę, ród, wielkie miłości, również połączenia seksualne, to są wszystko osoby, które przynależą do systemu. I wcale nie chodzi o to, żeby czcić ołtarze tych osób, pomniki. To chodzi o to, żeby przestało wybrzmiewać to, co udajemy, że nie widzimy. Można powiedzieć, że to jest taki opór, a jak stawiamy opór, to wróg rośnie w siłę i my musimy być coraz silniejsi. I w końcu chodzimy tacy pospinani, bo nie chcieliśmy poczuć czegoś, co zobaczone pozwala na wydech. Więc ostrzeżenie z systemu w postaci zdarzenia, które nam się przytrafia, jeżeli uważnie obserwujemy, pozwala nam zaakceptować coś trudnego. To jest oczywiście możliwe nie z każdego poziomu świadomości, bo trzeba być w świadomości akceptacji, bez osądu, również bez zamiaru, bo w zaobserwowaniu, jeżeli masz zamiar, to pojawia się efekt obserwatora, wpłyniesz na wynik. Musi być bez zamiaru, wtedy się pokaże prawda, a prawda prowadzi do miłości. Więc nie wkładaj w to miłości, bo cię to nie zaprowadzi do miłości, zmarnujesz energię.
Tak? Jeżeli wybrzmiewa coś trudnego, potrzeba spojrzeć z odwagą, żeby mogła pojawić się prawda. To jest taka nieustraszoność ustawiacza i tych, którzy stają do tematu, ale również brak zamiaru. A żeby nie manipulować ludźmi i rzeczywistością, żeby zgodzić się na to, co się zechce pokazać. Czasem może być nie do zniesienia. Myśl, że tato miał kochankę całe życie i jej nie wybrał. I my dzisiaj odtwarzamy sceny trójkątne. I nie wiem, mówię w rozumieniu trójkąta z duchem, z tym polem prowadzącym, ze zgodą na los, tylko mówię o realnych uwikłaniach i cierpieniach w życiu. Więc to jest prawo przynależności, które w ustawieniach pokazuje się na milion sposobów. Tak długo, aż wreszcie zobaczymy to, o co w istocie chodzi. Będzie wgląd. Prawo więzi polega na tym, że mamy więzi z tymi, którzy przynależą, i z tymi wykluczonymi, tymi niewidzianymi również, bo oni przynależą do systemu. I te więzi sprawiają, że jest nam dobrze, a kiedy są przerwane, to pojawia się napięcie, albo brak komunikacji, albo jakieś inne trudności. Na przykład, bardzo dobrze znany i fundament całej psychologii, jeżeli diada, matka, dziecko nie jest zaopiekowana przez ojca, to dochodzi do tak zwanego przerwanego nurtu miłości. Tak? Czyli tak jak na tym obrazku, który namalowałam na pamiątkę wzorca, że po prawej stronie mężczyzna otulający kobietę i dziecię. Tak? To może zaistnieć taka trójca i harmonijny wzrost, jeżeli rodzina jest pełna. To wszyscy, łącznie z kościołami, mówią, że podstawowa komórka społeczna, rodzina, nierozerwalność tego, co popłynęło, tej miłości, która połączyła i przyniosła nowe życie, kształtuje zdrowe dzieci. Zdrowe psychosomatycznie. Ale niestety mężczyzna i kobieta jeszcze w dzisiejszych czasach spotykają się na traumie. No i przekazują te traumy poprzez krzyk, poprzez obrażanie się, awantury, picie, bicie, ćpanie, bycie poza zasięgiem, ciągle online zamiast love line z rodziną, sprawia, że dziecko jest nie dość, że traumatyzowane, to jeszcze ma zapisaną pamięć traumy przodków, bo to nie jest bez powodu, że akurat ma takich rodziców. Ale ma wielką więź, a najważniejsza więź jest za matką. Dziecko nie odróżnia siebie od matki. Pierwsze 3 miesiące życia to świętość, pierwsze 7 lat życia to świętość, bo dziecko jest ciągle w transie hipnotycznym. Fale mózgu, to jest zbadane badaniem mózgu. Są takie jak podczas głębokiej medytacji. Dziecko rejestruje wszystko jako fakty. To jest jego wzorzec, i potem całą resztę zdarzeń w swoim życiu będzie dopisywać do tego wzorca, chyba że ma tą świadomość porządków miłości, umiejętność pracy z traumą i może się uporządkować, i w tych cudownych czasach mamy do tego dostęp. Więc relacja z mamą jest najważniejsza. Ale jest możliwa tylko, jak relacja z tatą jest dobra. Nie? Czyli tutaj nie muszę tłumaczyć wzorca ojca, wzorca matki. Wystarczy intuicyjne dotknięcie tematu. Jak jest bezpiecznie i kobieta jest zaopiekowana, to dziecko zdrowo wzrasta. Potem idzie do ojca, poznaje z nim świat. Wzorcowo oczywiście te funkcje może spełnić kto inny, no ale najmilej jest wszystkim, jak mama i tato pokazują miłość do dziecka poprzez miłość do siebie, również ją wyrażając do siebie nawzajem. Reguła hierarchii. Bardzo ważna, i to jest zaburzenie praktycznie w każdej rodzinie, tak jak i zresztą pozostałe, no bo reguła przynależności i więzi wybrzmiewa tam, gdzie są tajemnice, tak? Bo w tajemnicy ktoś został wykluczony, odrzucony, zapomniany.
więc jakby karty były otwarte, bo nie ma osądu, to nie byłoby tajemnic, nie byłoby uwikłań. Ale jednak w społeczeństwie jest osąd, bo tak jesteśmy między innymi wychowani, ale to są też mechanizmy instynktowne, które mają chronić przed zagrożeniem. No więc skoro mamy straumatyzowanych rodziców, to dochodzi do zaburzeń hierarchii, bo zaburzeni rodzice, ofiary wojen, tak, II wojna światowa, Wietnam, już nie patrząc dalej w historię, nie byli w stanie być czułym, uważnym, opiekuńczym, przytulającym rodzicem. Zwierzęta ciągle się tulą, ssaki, jesteśmy ssakami, wygrzewają, tulą, nie biegną, biegną tylko jak trzeba. A my w traumie, w pośpiechu, rywalizacji, relacje na odległość przez smartfony, nie wolno być blisko. Ciągle ta trauma wybrzmiewa. W związku z tym dysfunkcyjni rodzice muszą być zaopiekowani przez dzieci. Odwraca się rola. Życie popłynęło od starszych do młodszych i oni powinni się zaopiekować młodszymi. A gdy jest odwrotnie, to ten, kto powinien gromadzić energię, daje ją, żeby przeżyć. I potem nie ma siły dać swoim dzieciom. Wyjście z tej parentyfikacji, czyli żeby dziecko przestało być rodzicem, pozwala wrócić do własnej mocy i dać swoim dzieciom, a nie rodzicom, bo ma płynąć od pra, pra, pra do moich dziadków, do moich rodziców, do mnie. I czy ja mogę przyjmować? Bo jeśli ja nie mogę przyjmować, tylko daję, to nie mam z czego dać dzieciom. I tu trzeba popracować nad równowagą w braniu i dawaniu. Też jest filmik, chyba nawet z dwa, o równowadze w braniu i dawaniu na YouTubie. Popatrzcie moje filmiki. Teraz już nie będę tego bardziej rozwijać. Widzisz, gdzie jest problem. Pora ustawić się w szeregu, żeby przyjmować i dawać. Czy możesz przyjmować? Tu od razu patrzy to na sprawców i ofiary. Ciągle daje ten, kto chce wyrównać za sprawców. Bo swoich win prawdopodobnie tyle nie masz, co dajesz z siebie. No i wyrównanie. I właśnie te filmiki równowaga w braniu i dawaniu łączą temat i hierarchii, i wyrównania. Tak? Jak już wiemy, od kogo do kogo ma płynąć, to teraz popatrzmy, w czym jesteśmy niezrównoważeni. To widać we wszystkim. W wypowiedziach, w wyglądzie, w napięciach w ciele, w chorobach, w relacjach, we wszystkim. Te fraktale, o których mówiłam, wielkie trójkąty, które piszą się w coraz mniejsze, ale wzór ten sam, to właśnie jest psychosomatyka. Czymś wyrównujemy. I z umysłu już to przyjęłaś. Widzę, że jest nas 134, teraz 100. Z umysłu już to wiesz. Może cię już to porusza. A teraz wprowadzić to do swojego ciała można na różne sposoby. I jednym ze sposobów, żeby wyjść z tej nierównowagi, z zaburzonych hierarchii, nieprawidłowych więzi i uwięźnięcia we starych wzorcach, jest metoda ustawień systemowych. To jest jedno z narzędzi, bardzo dobre. Są też inne narzędzia. Bardzo dobrym narzędziem pracy jest oczywiście wiedza ze współczesnej psychotraumatologii, TRE, praca z wewnętrznym dzieckiem. Praca z wewnętrznym dzieckiem, bo już wiecie, że dzisiejszy live odnosi się do mojego kursu porządków miłości, chyba tu, a to widzicie, to jest drugi kurs, który chciałam pokazać. Tutaj jest praca z wewnętrznym dzieckiem, z wzorcami rodowymi. To jest kurs, no nie umiem tego zrobić, a bo to nie ten monitor, widzicie teraz, o to jest kurs Moje życie, moja wolność i tam robię procesy online grupowo, dużo z Was pisze, że nawet nie potrzeba ustawień wtedy, można sobie uporządkować siebie w szeregu
Moje życie, moja wolność to jest kurs online. Natomiast nie da się tego porównać w żaden sposób z doświadczeniem, chociaż jest to konieczne, to się uzupełnia z kursem porządków miłości. To jest stacjonarny kurs, to jest wydarzenie, które pozwala ciałem doświadczyć tych wszystkich dynamik, o których mówię. One wówczas wchodzą w ciało. Moment, szukam kamery. Gdzie ta moja kamera? Chyba tu. To jest moja biegłość w obsłudze komputera, coraz lepsza. Na kursie ustawień systemowych, czyli porządków miłości, przez 5 zjazdów i 2 superwizje, czyli to jest 14 dni po 20 ustawień, doświadczysz tego, o czym tu mówię, na różne sposoby. Nabierzesz biegłości, staniesz się wiedzącą sobą, o co chodzi. I wtedy nie trzeba tyle gadać, tak? Wtedy coś ci się przytrafia, jak doświadczysz sobą i tobie się od razu pokazuje, co wybrzmiewa, jaka trauma, jaki nieporządek. Warto doświadczyć sobie tego, co jest tak naturalne, czyli rozpoznawania całym ciałem, a nie jedynie intelektem, własnych uczuć. Pojęcie ich wykracza wysoko poza rozumienie, bo ja teraz z poziomu rozumu nazywam. A teraz jak to zrobić, żeby móc bez osądu i bez woli manipulowania rzeczywistością zobaczyć w prawdzie, o co chodzi? Na tę chwilę najlepszy sposób, jaki rozpoznałam, to fenomen ustawień systemowych i uważam, że mój kurs porządków miłości będzie Was do tego pięknie prowadził. Terminy zjazdów i tematyka jest w zakładce karolinagłogowska.pl. Wydarzenia, zobaczcie tam, jest też cena kursu, terminy zjazdów. O inne rzeczy, które nie są klarowne, można mnie zapytać. Albo osobiście dzwoniąc, ten kontakt jest na stronie karolinagłogowska.pl do mnie. Można zadzwonić, można napisać. W kursie online jest o tyle łatwiej, że to jest 2 godziny. Raz w tygodniu, no ale też jest to mocne, nie? Osoby, które były, to zresztą ja sama sobą bardzo dużo doświadczałam wglądów i realnych zdarzeń w życiu, bo jak jest temat i damy zgodę, że chcemy, żeby się dorozumiało w nas, to się tak wydarza. Jeśli chodzi o porządki miłości, obiecałam jeszcze powiedzieć, oprócz tego, co już przedstawiłam, dla kogo nie jest ten kurs? Dla osób, które nie chcą. Dla osób, które nie chcą. Bo nawet jeśli nie rozumiesz, nawet jeśli jesteś w umyśle, zdysocjowana i tak dalej, ale jest akt woli, to któryś z ustawień zdejmie z ciebie to coś, co sprawia, że nie możesz poczuć. I zaczniesz wracać do czucia, do bycia w pełni sobą. Osoby, które są tylko w umyśle, to są osoby straumatyzowane mocno. Tak? Jedność ciała, umysłu i duszy to cud zdrowia psychicznego, fizycznego. I pięknie wracamy do zaufania do siebie, rozbudzamy własną intuicję, wglądy właśnie poprzez taki cykl spotkań na ustawieniach systemowych. I jeszcze jedno pytanie, na które miałam odpowiedzieć. Czym jest pole informacji? Pośrednio już na to odpowiedziałam, tak? To jest pole informacji, czyli chmura internetowa, tylko ta jest nieinternetowa, tak? To jest pole informacji jednostki, która jest zapisem tego, co się dzieje w małym systemie, czyli w rodzinie, która jest zapisem informacji, co się stało w większym systemie, czyli w kraju, kontynencie, na świecie.
Dalej już nie patrzę, bo się nie znam, tak? Możemy mieć różne wizje, ale trzymając się realnego dnia codziennego, najwięcej sobie możemy pomóc. Jeśli są pytania, piszcie, zostały 4 minuty, to może odpowiem na jakieś. Teraz świadomość reguł systemowych swojego systemu to już masz. Na co popatrzeć? Dostęp do rzeczywistej przestrzeni swojego serca bez dysocjacji. O co tu chodzi? Gdy patrzysz umysłem, to musisz osądzić, ocenić. Gdy patrzysz sercem bez osądu, bez woli pomocy, bez jakiejkolwiek woli, tylko żeby widzieć, zobaczysz prawdę. I to wtedy widać jak w małym księciu. Prawdę widać tylko, kiedy masz zamknięte oczy, gdy patrzysz sercem. I ustawienia do tego prowadzą. Najlepiej pomagamy nie chcąc pomóc, bo wtedy nie ma w nas osądu, że musimy poprowadzić do czegoś dobrego. Pokazuje się prawda, która jest trudna, bo łatwa już dawno by się pokazała. I dopiero zajęcie się tym trudnym zrzuca ten kamień z serca, serce się otwiera i można patrzeć sercem. Wiedza zapamiętana, a pojęta poprzez doświadczenie. Obejrzyj filmik o skoku z balonu. Będziesz dużo wiedzieć. Jeszcze będą opinie uczestników, efekty specjalne, kino 5D. A skocz z balonu i porównaj. Albo lepsze. Czy kobiety, które urodziły, mogą tak samo o porodzie rozmawiać z kobietami, które jeszcze nie rodziły? Te, które z nas rodziły, wiedzą, że po porodzie jest inna rozmowa. No nagle można powiedzieć to coś i jest takie, no teraz się rozumiemy. Często kobiety bliżej mamy mogą wtedy być, bo na tym poziomie mamy to samo doświadczenie i to nas zbliża. To samo jest z ustawieniami. To, co przez umysł, to jedno, ale to, co się doświadczy, to lepiej uzdrawia, uwalnia ciało. Kochani, zachęcam do zapisów na kurs Porządków Miłości, bo będzie tylko 20 osób na kursie. Są jeszcze wolne miejsca. Te osoby... Szczegóły co do kursu są na karolinagłogowska.pl i tam proszę zobaczcie. Tam się można zapisać, dokonać płatności. Nie widzę pytań. Tematu oczywiście, że nie wyczerpałam. Zapraszam do ustawień, do rozpoznań sobą, zamiast walić głową w mur według dotychczasowych skryptów. Nauczymy się nieustraszoności i braku zamiaru podczas tego kursu. Przejdziemy drogę głębokiej, osobistej transformacji. Przeszłam tę drogę, więc na pewno warto. I wtedy wszyscy pozostaną niewinni. Ja siebie wreszcie zobaczę niewinną, moich sprawców i moje ofiary niewinnymi. Tak jak Jezus powiedział, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, podczas śmierci krzyżowej, to tutaj chciałam to obrócić na trochę szersze rozumienie. Tu nie trzeba wybaczać. To trzeba zobaczyć, że wszyscy byliśmy nieświadomi. My jako ofiary, my jako sprawcy. I ci wszyscy, z którymi weszliśmy w koincydencję, jaki mieli poziom świadomości, nawet jeśli chcieli nam zrobić krzywdę celowo? Tak? Co nimi powodowało? I popatrz na to, co zrobiłaś i co tobie zrobiono. Żaden człowiek nie miał takiego dojrzałego umysłu, żeby wszystkie szczegóły rozpoznać. Ten proces zaprowadzi cię do uniewinnienia i wzięcia odpowiedzialności, bo wzięcie odpowiedzialności i wina to nie to samo, ale o tym opowiem następnym razem. Popatrzcie na fanpage'u, tam są terminy kolejnych live'ów, ale już się będzie trzeba zapisać. Ten live jest ogólnodostępny, a na tamte trzeba się zarejestrować. Będą to moje wypowiedzi w formie webinarowej, zamkniętej.
Dziękuję bardzo. Niech nam się szczęści i darzy w domach i zagrodach. Zapraszam do ustawień na kurs stacjonarny również do Gorzowa Wielkopolskiego. Ustawienia ciała i duszy. Karolina Głogowska. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.